Normalna reakcja policji po półtorej godzinie stania na poboczu, na torowisku, nieudanych próbach uruchomienia srebrnego samochodu zainteresowały się służby. Przyjeżdżała straż miejska, nie wykazała zainteresowania. Gdyby nie panowie policjanci, pewnie ten cyrk trwałby jeszcze kilka godzin. A takie proste rozwiązanie: wyciągnąć linkę i scholować przynajmniej na pobocze. Tu jest stacja kontroli pojazdów. Na pewno udzieliłby pomocy. Teraz jestem w prawdziwym szoku. Policjanci, którzy pomagają obywatelom. Poczułem się zupełnie jak na zachodzie, ale to przecież jest Polin. Nie mogę uwierzyć. To są jeszcze normalni policjanci? No właśnie, stacja kontroli pojazdów. O to chodziło. I dwóch młodzian z samochodu grzebało półtorej godziny, no ponad godzinę. Nie wpadli na to, żeby scholować samochód, a nawet zepchnąć. Udało się to dopiero policjantom. Myślę, nie ma przyszłość. Policjant pomaga nawet wpychać. Ciekawe, co robi dwóch jegomości, dwie kobiety, które kierowały samochodem, który zdechł. Pewnie podpierają, no właśnie co. Ale policja to chyba nie jest od tego. Panowie, powinniście chyba się trochę przełożyć i pomóc. Normalnie powraca wiara w człowieka. Radiowóz 052. Panowie, duże brawa. Młodzianie, którzy udawali mechaników, jeszcze by pewnie godzin spędzili na tym torowisku. Do stacji kontroli pojazdów było 10 metrów.